Witam wszystkich bardzo serdecznie po długiej przerwie, ponieważ już praktycznie 2 tygodnie minęły od wrzucenia ostatniego materiału. Za chwilę wam wytłumaczę, czym to było tak naprawdę spowodowane. Jeżeli się stęskniliście, to bardzo się cieszę, ponieważ ja też się stęskniłam za wami. Generalnie tak, będziecie na pewno zadawać pytania, striliard pytań odnośnie tego serwera i odnośnie tego, kiedy będzie start, tego, co za chwilę wam pokażę, a myślę, że to jest coś, na co warto czekać. I to jest taka moja ostatnia w sumie nadzieja związana z Minecraftem. Nie będę tutaj się oszukiwać, ale za chwilę tutaj przejdziemy do sedna. Jeżeli chcecie, żeby serwer wystartował jak najszybciej, zostawcie łapkę po prostu i komentarze pod tym materiałem. Ja po prostu zobaczę, jak to mniej więcej zainteresowanie wasze wygląda tym serwerem. A teraz zapraszam was do oglądania. A teraz może powiedzmy odnośnie tego, gdzie my właśnie aktualnie jesteśmy. Znajdujemy się na moim serwerze, którego wcześniejsza edycja, pierwsza edycja i jedyna odbyła się na początku lipca i trwała prawie 3 tygodnie. Myślę, że jak na pierwszą edycję, bez żadnych reklam u żadnych youtuberów, tylko u mnie. Naprawdę edycja była wypałem i dostałam wiele właśnie takich super komentarzy, że przypomnieli sobie dawne community, starsi gracze i tak dalej. Właśnie na tym mi tak naprawdę najbardziej zależy, żeby poczuć się na tym serwerze i poczuć taką fajną atmosferę bez wyzywania i bez tego typu rzeczy. Drugą edycję planuję za jakiś czas. Tak naprawdę mogłam sobie odpalić od razu nową edycję na tym, co było wcześniej, ale stwierdziłam, że nie chcę robić byle gówna i budować byle czego, tylko chcę zrobić coś jeszcze lepszego, 10 razy lepszego, jak nie 100 razy lepszego niż to, co było wcześniej. Jako że część z was na pewno wie, wcześniejsza edycja była na skryptach, nie będę tutaj nikogo oszukiwać, były lagi, słabsza maszyna, teraz planuję coś kupić po prostu 2 albo 3 razy lepszego niż było wcześniej. Oprócz tego nie zobaczycie tutaj żadnego skryptu, ponieważ mój technik od około 2 miesięcy tak naprawdę pisze to, co za chwilę wam zaprezentuję. A może jeszcze powiem wam tak naprawdę, co to jest za serwer, gdzie my właśnie jesteśmy. Generalnie jest to serwer Chess PvP. Jeżeli ktoś nie wie, co to za tryb, to możecie na pewno obejrzeć moje wcześniejsze odcinki. Może jakiś w opisie umieszczę, żebyście wiedzieli, o co w tym trybie chodzi. Dobra, włączymy sobie tutaj F1. Jak zobaczymy na pierwszy rzut oka, tutaj scoreboard wam się rzuca. Jest naprawdę zajebisty. I jeszcze jedną rzecz wspomnę. Tak naprawdę byłam pierwszym serwerem, który wprowadził expa i level właśnie za zabójstwa, jednakże strasznie tutaj zdenerwowało mnie, że ktoś inny tutaj stwierdził, że to jest jego pomysł i no myślę, że wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. I właśnie też to samo wprowadził jako oryginalny w cudzysłowie pomysł na swój serwer przez PvP, no ale w nie wnikajmy. No i tak, generalnie macie tutaj tab. Zobaczcie się, jak się zajebiście tab prezentuje. Będziecie mieć 3 topki na tabie, do 16 miejsca aż. I naprawdę tutaj po lewej stronie wszystko pięknie, ładnie jeszcze macie rozpisane, więc myślę, że wygląda to zajebiście. Jeżeli chodzi o konkretne na przykład rzeczy, które planuję, jeżeli chodzi o ilość jakichś tam itemów, o kity, o to, co będą miały konkretne rangi i tak dalej, to zaprezentuję wam w kolejnym odcinku, jeżeli oczywiście tutaj po prostu rozwalicie system i będziecie bardzo chcieli zobaczyć to, co mam wam do przekazania i do zaprezentowania. Generalnie tą edycję tak naprawdę planuję już od około 3 miesięcy, tak? Od końca tamtej, szczerze, planujemy i rozmyślamy, co jak ustawić, żeby było jak najlepiej, ale obiecuję wam, że ta edycja będzie 10 razy lepsza niż wcześniejsza. 0 lagów, jak pokażę wam nawet ukośnik pyły, tak naprawdę macie tutaj, nie ma nawet Essentialsa, nie ma ukośnik script, a jak widzicie, wszystko działa, to co było wcześniej. Oczywiście rozbudowane jest, ale wszystko jest już w pluginach, więc będzie śmigać wszystko pięknie, ładnie i po prostu zrobi takie wielkie BOOM! Mogę szczerze, śmiało stwierdzić, iż będzie to najlepszy serwer Chess PvP, na jakim kiedykolwiek graliście. Będzie tutaj, obiecuję wam to, że najlepsza atmosfera i najlepszy kontakt z administracją. Jak na jakim po prostu, na żadnym serwerze nie będziecie mieć takiego dobrego i szybkiego kontaktu z administracją, jaki będzie tutaj. Serwer będzie na Blazing Packu, oczywiście wersja 1.8.8. I mogę jeszcze raz, mówię, śmiało stwierdzić, że będzie to najlepszy serwer Chess PvP, jaki wasze oczy widziały. Wiem o tym, że każdy tak zawsze mówi, że tak, robię reklamy swojego serwera, to oczywiście mój serwer jest najlepszy, nikogo innego i tak dalej, ale powiem wam, nie jest to gówno, które robię od, nie wiem, paru dni, już otwieram serwer, tylko robimy to już
trzeci miesiąc i wszystko będzie na pluginach, więc uwierzcie, że będzie śmigać pięknie, ładnie. Jak widzicie, tutaj mamy topkę, macie tutaj topkę do 33 i tutaj do 33 ze względu na level, ze względu na zabójstwa. Cała reszta topki będziecie mieć pod ukośnik panel. W ostatniej zakładce macie topki zabójstw, leveli, serii zabójstw, kasy, zjedzonych refili i koksów. I zobaczcie się, tutaj macie topkę aż do 45 miejsc tak naprawdę, więc 45 osób będziecie po prostu widzieć i według mnie to jest ciekawsze niż tylko na przykład 10 miejsc, jak zazwyczaj jest na serwerach, 10 miejsc, top 10, ponieważ po prostu fajniej się ściga i więcej osób po prostu pokazuje taka topka, tak? Główną zasadą tego serwera, jeżeli oglądacie dalej, to jest to, żeby nie zrobić z serwera pay to win, jak to jest na każdym serwerze, podkreślę, na każdym serwerze, czy z PvP, PvP i tego typu. Chciałabym zrobić coś takiego, że w item shopie nie będzie można ani kupować kluczy, ani żadnych jakichś dziwnych rzeczy, tylko i wyłącznie rangi VIP i super VIP, które będą tak zoptymalizowane tak naprawdę, że nie będzie jakichś super ekstra udogodnień dla tych rang, ale będzie opłacało się ukupić. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat serwera, co planujemy zrobić, co jest jeszcze tutaj, jest do pokazania tak naprawdę striliard rzeczy, które zostały wprowadzone, które będą. Jeżeli chcecie, żeby to po prostu wam pokazać, zostawcie fabkę, komentarz i trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Cześć!